W środę w centrum Rzeźni zrobiło się wesoło i żółto. Maluchy z przedszkola Słoneczko, wyposażone w żółte peleryny, opaski i balony, przemaszerowały przez ulicę Warszawską, wzbudzając niemałe zainteresowanie mieszkańców. Żółta drużyna zebrała się na rynku. Zebraliśmy się tu dzisiaj dlatego, że uczestniczymy w takim projekcie słonecznych przedszkoli. Poprzez właśnie taki projekt, z którym wyszło przedszkole numer 4, jest to też przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Inowrocławiu. I w związku z tym jednym z punktów tego projektu jest to, że obchodzi się Międzynarodowy Dzień Słońca. W ramach obchodów Dnia Słońca maluchy między innymi wykonywały tematyczne piosenki. Metko nasze, rozchmurz buzie, ponie do twarzy ci w tej chmurze. Do przedszkolaków z ratusza wyszedł wiceburmistrz Waldemar Grześkowiak. Najwięcej frajdy sprawiło przedszkolakom wypuszczenie w niebo wszystkich balonów. Wszyscy cieszymy się, że nadeszła wiosna.